Pewnego dnia do Pana Jezusa podszedł jeden z uczonych w prawie i zapytał Go wtedy: Nauczycielu, które z przekazań w prawie jest najważniejsze? I wtedy zapewne pamiętamy, ta odpowiedź Pana Jezusa była taka, gdzie wymienił przekazanie Boga i bliźniego. Najpierw będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swej duszy, ze wszystkich sił swoich i potem dodał, a bliźniego swego jak siebie samego. Dzisiaj w Ewangelii zobaczmy, Pan Jezus bardzo mocno pogłębia nam rozumienie miłości bliźniego, bo mówi już nie miłuj bliźniego jak siebie samego, ale miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem. Jak ja was umiłowałem. To znaczy, tą normą do miłowania bliźniego nie ma być nasza miłość do samego siebie, ale ma być Jezus. Bo zobaczcie, czasami mamy wielki problem z tą miłością do samego siebie. Albo czasem za mało siebie kochamy, mając niskie poczucie wartości, albo czasem wprost przeciwnie. Tak siebie kochamy, że wykazuje to jakieś cechy narcystyczne. Jesteśmy zbyt mocno skoncentrowani na sobie, a zatem kochać drugiego na ten wzór to czasem jest jakaś trudność. A zatem Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A jak ukochał nas Jezus? Aż do końca, na krzyżu, poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. I kto pójdzie taką drogą miłości bliźniego, ten na pewno w Bożej perspektywie nie zbłądzi. I tego sobie wszyscy życzmy. Niech Pan obdarza was spokojem.